A to co? Znajdujemy się w mieszkaniu w budynku Grano Residence w centrum Gdańska. W tej chwili przeprowadzamy tutaj realizację. Remont już niedługo dobiegnie końca. Zaraz pokażę Wam, co tutaj mamy ciekawego. Spójrzcie, jak podzieliliśmy przestrzeń na strefy. Mamy tutaj trzy strefy. Strefa kuchenna, strefa części dziennej i strefa sypialna. Powiedz coś o kuchni, bo tam będzie coś ciekawego. Kable wystają z podłogi. Co to będzie? Potykacz? Tutaj, Tomku, wiesz dobrze, że tu nie będzie potykacza, tylko tu będzie wyspa. A w zasadzie nie wyspa, tylko półwysep, ponieważ będzie on dotykał do ściany. Od tej strony, od strony kuchni będziemy mieli rząd szafek, a od strony salonu będą dostawiane hokery. Mamy tutaj przyłącze do wody, odpływ, bo tu będzie też zlew, zlewozmywak i bateria. Tak, zlewozmywak będzie usytuowany właśnie w półwyspie. I płyta grzejna też będzie w półwyspie, o czym świadczy nam ta rura Spiro. Spójrzcie, jak ładnie wykończone są te kafle. Chcieliśmy, żeby ten występ od przodu, to wiadomo, ale też od boku, był wykończony kaflami. One są ścięte pod kątem 45 stopni i idealnie połączone na tym brzegu. Zaraz Wam pokażę plakat, który będzie tutaj wisiał. I w zasadzie cały pomysł na to wnętrze wziął się od tego plakatu. Spójrzcie, jak fantastycznie wygląda. Kolor idealnie pasuje do ściany. Wygląda to przepięknie. Są tu jakieś morskie zwierzaki. Oprawimy to w białą ramę stylizowaną. Ja myślę, że to wygląda fantastycznie. Co myślisz, Tomek? Mi się podoba. Ja to w ogóle już się nie mogę doczekać, aż ten apartament będzie skończony. Dobra, zwijam to. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ty, Kasia, a te kafle na wysoki połysk, to tak miało być? Tak, tak wszystko miało być. Mamy tutaj też dobraną przeze mnie własnoręcznie fugę. Kolor zawsze dobieram sama i zawsze jest to robione ze wzornika, bo to jest bardzo istotna dla mnie sprawa, żeby fuga była idealnie dobrana do kafli. Trochę długo o tym opowiadam, ale uważam, że jest to bardzo ciekawe. Jeśli też uważacie, że to jest ciekawy temat, dajcie nam znać w komentarzach na dole, czy chcielibyście, żebym zrobiła osobny odcinek o tym, jak dobierać kolor fugi do kafli. Super, to ja chyba dam znać. Już się czegoś dowiem. Znajduje się w aneksie sypialnym i to wnętrze
zna już bardzo, bardzo wiele osób z naszego Instagrama. Zaraz pokażę Wam na wizualizacji, która prawdopodobnie zaraz wskoczy na ekran, jak docelowo ta sypialnia ma wyglądać. Wiem z komentarzy, które mi piszecie na Instagramie, na Facebooku albo w prywatnych też wiadomościach, że bardzo podoba Wam się ten kolor, że uwielbiacie też kolor niebieski. To, co mamy tutaj na dole, nasz wykonawca tylko tak przyłożył tą listwę, ona nie jest przyklejona jeszcze na stałe. Ją pomalujemy na kolor niebieski, dzięki czemu nie będzie takiego kontrastu tutaj w części tej podłogowej. No i też optycznie ta ściana wyda się o wiele wyższa. Mam tutaj jeden z kinkietów. Będą one zamocowane w tym miejscu. I drugi tutaj. Zobaczcie, jak będą ładnie wyglądały. Musicie sobie to wyobrazić. Biały abażur da ładne, rozmyte, miękkie światło i przepięknie rozświetli tutaj te części przy lampie. Będą bardzo ładnie podkreślone sztukaterie. Więc cudownie, cudownie. Z tej tkaniny będą uszyte zasłony. Spójrzcie, jak dobrany jest kolor. To nie jest biel, tylko zależało mi, żeby to był kolor idealnie dobrany do koloru tej jasno-szarej ściany. A myślę, że wygląda fantastycznie. A ta ściana jest biała czy jasno-szara? Nie, ta ściana jest właśnie taka bardzo jasno-szara. Co widać po odcięciu listwy. Tak, tak, to tam listwa widać. Listwa jest biała, ściana jest szara. Kolana strzelają. Tkanina się ładnie, lekko mieni. Jest bardzo wygodna w użytkowaniu. I to też jest bardzo ważna sprawa wtedy, kiedy mamy apartament pod wynajem. Jesteśmy w łazience. Łazienka też została utrzymana w kolorach błękitnych, w kolorach niebieskich. Zobaczcie tutaj na posadzkę. To hiszpańskie płytki, bardzo wzorzyste. Wszędzie gdzieś tutaj też się przewija kolor niebieski, kolor szary. Świetnie to koresponduje z płytkami fazowanymi na brzegach w kolorze białym z białą wugą. A to co? Co my tu mamy? Pani Kasiu, Panie Tomku, życzy mi miłego dnia od naszych klientów. Ewa i Waldek. Per oja.